Cześć, zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie ubiegłego 2023 roku, a to podsumowanie to oczywiście lista 20 najtrudniejszych pytań z tamtego roku. Pytania te wybieramy na podstawie największej ilości błędów, jakie popełnili użytkownicy naszego serwisu i aplikacji ltesty.pl. Na tej podstawie pytania są wybierane. Co mogę Wam od razu powiedzieć, to że zmieniło się o tyle w porównaniu do roku jeszcze wcześniejszego, że wypadły z listy tych najtrudniejszych pytań, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, ująć to, wypadły te pytania takie dość dziwne, które zawsze się pojawiały, ponieważ w połowie roku była aktualizacja i one zostały usunięte. Więc takich bardzo dziwnych pytań już nie ma na tej liście. No oczywiście większość listy to pytania, które się pojawiają co roku sprawiają najwięcej trudności, ale muszę przyznać, że to są takie pytania, które wystarczy odpowiednim przepisem wyjaśnić, wczytać się i to nie są w ogóle trudne ani skomplikowane pytania, tylko po prostu trzeba się do nich odpowiednio przygotować. No dobra, nie przedłużamy już, zaczynamy rozwiązywanie. Drugą dziesiątkę najtrudniejszych pytań otwiera takie oto pytanie. Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światło awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? Jeżeli pojazd znajduje się poza jezdnią, to nie mamy obowiązku tego sygnalizować na obszarze zabudowanym, czyli prawidłowa odpowiedź brzmi nie. I kolejne pytanie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych? Tutaj mamy znak, że zbliżamy się do przejścia dla pieszych, natomiast nie mamy tu informacji, że to jest również przejazd dla rowerzystów. Tam dalej mamy znak o drodze dla rowerów, ale on nie jest tożsamy oczywiście z przejazdem dla rowerzystów, dlatego tutaj również prawidłowa odpowiedź brzmi nie. A tu mamy takie pytanie. Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość 100 metrów? I musimy pamiętać, że używanie świateł przeciwmgłowych tylnych jest dozwolone, jeżeli ta widoczność jest na 50 metrów. A 50 metrów, jak wiadomo, jest mniejsze niż 100 metrów, więc jeżeli ograniczenie widoczności jest na odległość 100 metrów, to nie możemy używać świateł przeciwmgłowych tylnych. Ta widoczność musi spaść na odległość mniejszą niż 50 metrów. Na miejscu 17 mamy takie oto pytanie, czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? Ten znak pionowy to znak informacyjny o drodze jednokierunkowej, a zgodnie z przepisami na drodze jednokierunkowej dozwolone jest cofanie. W takim razie, tak, prawidłowa odpowiedź, tak, możemy wykonać ten manewr. A teraz pytanie, które po prostu trzeba zapamiętać wartości, w jakie w nim występują i obowiązują, a brzmi ono, jaka jest dopuszczalna prędkość pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 metra od siedzenia dla kierującego? A. 40 km na godzinę na obszarze zabudowanym, B. 60 km na godzinę poza obszarem zabudowanym, czy C. 30 km na godzinę bez względu na obszar, w jakim się porusza. I tutaj jest tak, że dla takich pojazdów obowiązuje prędkość 60 km poza obszarem zabudowanym bądź 30 km na obszarze zabudowanym. Więc tutaj prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź B. 60 km poza obszarem zabudowanym. Dwa kolejne pytania to również pytania specjalistyczne i pierwsze z nich brzmi tak. W jakim przypadku należy uzyskać pozytywny wynik z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, aby otrzymać zwrot zatrzymanego prawa jazdy? A. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający 1 rok. B. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający 6 miesięcy. C. W każdym przypadku po zatrzymaniu prawa jazdy. No i to powtórne, czy sprawdzenie kontrolne kwalifikacji obowiązuje nas wtedy, kiedy od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający 1 rok. Czyli tutaj prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź A. A następne, który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu? A. Potwierdzenie opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu. B. Dowód rejestracyjny. C. Jeśli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie. No jeżeli chodzi o te dwa pierwsze, to wiadomo, że nie musimy tego okazywać na żądanie, nie musimy tego mieć przy sobie. Natomiast jak najbardziej musimy mieć to potwierdzenie kalibracji blokady alkoholowej, jeżeli taką jest od nas wymagana, czyli tutaj prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.
Miejsce 13 i 12 na naszej liście najtrudniejszych pytań dotyczą zachowania szczególnej ostrożności, i pierwsze z nich brzmi tak. Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? Zachowanie szczególnej ostrożności jest ściśle określone przepisami. Czyli generalnie nie zachowujemy jej stale, niezależnie od tego, czy to jest dzień, czy to jest noc, tylko zachowujemy w określonych przypadkach, na przykład przed przejściem dla pieszych. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację kierowania pojazdem od zmierzchu do świtu, to nie jest to sytuacja, w której przepisy nakazują nam stale zachowywać szczególną ostrożność, więc prawidłowa odpowiedź będzie brzmiała tutaj nie. Jeżeli żadne okoliczności określone przepisami nie nakazują nam zachowania tej szczególnej ostrożności, to stale jej nie musimy zachowywać. No i kolejne pytanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? I tu poruszamy się za pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne. I teraz tak, mamy obowiązek zachowywać szczególną ostrożność, jeżeli byśmy omijali taki pojazd, z którego wsiadają bądź do którego wsiadają osoby niepełnosprawne. Natomiast tutaj, na tym filmie po prostu poruszamy się za tym pojazdem, a to nie jest sytuacja, w której mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Czyli tu również odpowiedź brzmi nie. Na miejscu 11 mamy pytanie, które dotyczy prędkości i brzmi tak. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze? A 120 km na godzinę, B 100 km na godzinę, czy C 90 km na godzinę? I co tutaj jest takiego trudnego w tym pytaniu? No to, że musimy uzgodnić sobie, żeby dać prawidłową odpowiedź, czy to jest droga jednojezdniowa, czy to jest droga dwujezdniowa. Bo, ponieważ żadnych innych informacji tutaj nie mamy, żadnych tablic określających na przykład, czy to jest droga ekspresowa i tym podobne. Więc ustalamy, czy jest jednojezdniowa, czy dwujezdniowa. Dwujezdniowa była wtedy, gdybyśmy mieli tutaj widoczną barierę, na przykład pas zieleni, rozdzielającą te dwie jezdnie. A tutaj mamy tylko takie słupki, które znajdują się na osi jezdni, ale to nie jest wystarczające do tego, byśmy mogli powiedzieć, że to jest droga dwujezdniowa. To jest droga jednojezdniowa. A skoro jest to droga jednojezdniowa, no to zaliczamy ją do tak zwanych pozostałych dróg, tak jak jest to określone w przepisach, i maksymalna dopuszczalna prędkość na takiej drodze to jest 90 km na godzinę, czyli prawidłowa odpowiedź brzmi C. I zaczynamy pierwszą dziesiątkę. Jest to takie pytanie, czy ten znak informuje Cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek jechać prosto? Mieliśmy już to zdjęcie w jednym z wcześniejszych pytań i mamy tutaj znak informujący, że mamy drogę jednokierunkową. Natomiast nie jest to znak nakazu, ten okrągły znak o nakazie jazdy prosto, tylko znak informacyjny o drodze jednokierunkowej. A to oznacza, że nie mamy obowiązku jechać prosto, bo jeżeli będziemy chcieli skręcić, to nikt nam tego nie zabrania oczywiście, więc czy ten znak informuje, że mamy obowiązek jechać prosto? Prawidłowa odpowiedź brzmi nie. I miejsce 9 jest następujące. Czy w tej sytuacji bezpośrednio za widocznym znakiem kończy się droga ekspresowa? Czekamy na znak. Tutaj słabo widać wszystko, aczkolwiek na pewno bardzo dobrze widać, że mamy tutaj znak koniec drogi ekspresowej, ale pod spodem jest tabliczka 1000 metrów, a to oznacza, że ta droga ekspresowa skończy się, ale za 1000 metrów, a nie bezpośrednio za widocznym znakiem. Dlatego prawidłowa odpowiedź tutaj brzmi nie. Nie kończy się bezpośrednio za znakiem, ale kończy się dopiero za 1000 metrów. I pytanie z miejsca 8. Czy widoczny znak ostrzega Cię o miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych? I tutaj to jest ten znak policja, to nie jest znak ostrzegawczy. Tu mamy po prostu informację o posterunku policji, natomiast nie jest to znak ostrzegający o wyjeździe pojazdów uprzywilejowanych. Czyli prawidłowa odpowiedź, bo nie każdy samochód policyjny jest pojazdem uprzywilejowanym oczywiście, więc prawidłowa odpowiedź brzmi nie. Chyba większość tych odpowiedzi jest jak na razie nie. Miejsce 7. Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? Mamy zakaz zatrzymywania pojazdu w tunelu, na wiadukcie, na moście, natomiast nie pod wiaduktem. Jeżeli znaki tego nie zabraniają, to dozwolone jest zatrzymanie pojazdu pod wiaduktem. Czyli prawidłowa odpowiedź brzmi w końcu tak. I miejsce 6. Czy w tej sytuacji wystarczy, że zachowasz wyłącznie szczególną ostrożność? No, dojeżdżamy tutaj to skrzyżowanie do przejścia dla pieszych, więc wiadomo, że musimy zachować szczególną ostrożność, ale tutaj kluczowe jest to słowo wyłącznie. O co im tutaj chodzi? Chodzi o to, że tam
Za tym pojazdem na przejściu dla pieszych, które przed nami, znajduje się już pieszy. Więc nie tylko, że musimy zachować szczególną ostrożność, ale musimy również przepuścić tego pieszego. Więc tutaj prawidłowa odpowiedź brzmi nie, ponieważ musimy jeszcze dodatkowo ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się już, wchodzi na przejście dla pieszych. I pytanie z miejsca piątego. Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony? Żebyśmy mogli wyprzedzać z prawej strony, to w tej sytuacji powinniśmy mieć co najmniej 3 pasy ruchu do jazdy w tym samym kierunku. A tutaj widzimy, że mamy 2 pasy ruchu, chociaż to jest dość szeroka droga, ale do osi jezdni mamy 2 pasy ruchu, a to oznacza, że na takiej drodze z prawej strony nam wyprzedzać nie można. Czyli prawidłowa odpowiedź tutaj brzmi nie. I miejsce czwarte. Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? Też zawsze jest to pytanie. No słuchajcie, tutaj mamy znak, który nam pokazuje, że w prawo mamy zakaz ruchu pojazdów, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 2,5 tony. No i oczywiście, skoro w pytaniu jest 3 tony, a tutaj dopuszczalna 2,5, no to oczywiście wszyscy zaznaczają, że nie można skręcić. Tylko jest podstawowa kwestia. Pytają nas o to, czy jadąc samochodem osobowym możemy tutaj skręcić w prawo. No, możemy, ponieważ ten zakaz dotyczy samochodu ciężarowego. Więc jak najbardziej tak, tutaj możemy skręcić w prawo. Odpowiedź prawidłowa brzmi tak. No i pytanie numer 3. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość? Znowu pytanie z ostrożnością, jeszcze raz Wam pokażę. Tutaj po prostu omijamy samochody, pojazdy, które mają włączone światła awaryjne, ale to nie jest żaden warunek określony przepisem, że powinniśmy wtedy zachować szczególną ostrożność, omijając takie pojazdy. Nie, nie ma takiego przepisu i tutaj nie musimy zmniejszać prędkości ani zachowywać szczególnej ostrożności, czyli prawidłowa odpowiedź brzmi nie. I miejsce drugie w naszym zestawieniu, jest to pytanie specjalistyczne, a brzmi ono tak. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów, położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? A. Tak, ale prowadząc samochód o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony. B. Nie. C. Tak. No, wiecie co? To nie jest trudne pytanie. Chodzi o to, że oni znowu nas tutaj łapią na taką rzecz, jak to, czy coś jest położone w obszarze zabudowanym, czy poza obszarem zabudowanym. Bo owszem, jest taki przepis, który nakazuje utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu, nie mniejszy niż 50 metrów, w tunelu o długości większej niż 500 metrów, ale dotyczy to tunelu położonego poza obszarem zabudowanym. A tutaj w pytaniu mamy obszar zabudowany, więc po prostu odpowiedź brzmi nie. Czyli odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową. I pytanie z miejsca pierwszego, które zostało najtrudniejszym pytaniem 2023 roku, brzmi: czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie? No i mam wrażenie, że moi użytkownicy to nie oglądają filmów i rolek, które dla Was nagrywam, bo to pytanie i informacje dotyczące znaku zakazu, jego miejsca ustawienia, to już było tyle razy. Słuchajcie, no mamy tutaj zakaz skrętu w prawo i zakaz skrętu w prawo nie obowiązuje od miejsca ustawienia, tak jak inne znaki zakazu, czy też zakaz skrętu w lewo, tylko obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. A w ramach skrzyżowania dotyczy tylko pierwszej jezdni, bo może się zdarzyć na przykład tak, że zaraz za znakiem będzie droga wewnętrzna albo wjazd do posesji i to wtedy nie jest skrzyżowanie i tam możemy sobie skręcić. Prawidłowa odpowiedź więc brzmi, że nie, on nie obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie, bo obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu, a w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Powtarzam jeszcze raz, żeby już wszyscy dobrze to zapamiętali. To jest wyjątek oczywiście, ponieważ większość znaków zakazu obowiązuje od miejsca ich ustawienia. No, ale te znaki dotyczące skręcenia w prawo czy w lewo nie obowiązują od miejsca ustawienia. No i tak oto zakończyliśmy to podsumowanie. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocne, pozwoli zrozumieć prawidłowe odpowiedzi i przede wszystkim zdać Wam Wasze egzaminy szybciej i lepiej.
Oczywiście, jeżeli chcecie się dobrze przygotować do egzaminu i mieć dostęp do całej bazy, to serdecznie zapraszam do naszej aplikacji czy do naszego serwisu online na stronie ltesty.pl. Tam znajdziecie całą aktualną bazę pytań. Zapraszam też do naszych mediów społecznościowych, gdzie staram się Wam przybliżyć różne rzeczy związane z pytaniami egzaminacyjnymi, tak żebyście jak najszybciej, jak najlepiej pozdawali swoje egzaminy, ale też żebyście zrozumieli, skąd się biorą takie, a nie inne odpowiedzi. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym 2024 roku. Dziękuję za wspólne rozwiązywanie i za cały ubiegły rok, że ze mną byliście, że ze mną razem rozwiązywaliście te testy, za Wasze komentarze. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.